Tak? Bardzo proszę. Tak jeszcze kontynuując ten wątek ekumenizmu, spotkałem się tutaj w kościele częstochowskim, można by tak rzec, z takim ruchem jeszcze przedsoborowym. Tak zwany, oni się nazywają właśnie przedsoborowym, uznają tak zwaną tylko tą mszę prawdziwą, łacińską, trydencką. Tak. Tak. I oni właśnie uznają ten ekumenizm, że to jest zło, że my jako katolicy powinniśmy nawracać resztę chrześcijan, nawracać, nie tyle co z nimi rozmawiać, tylko ich nawracać na prawdziwą wiarę, jaka jest katolicką, jak się ojciec właśnie na to zapatruje. I tutaj trzeba znowu wrócić do źródeł, którym jest Kolegium Apostolskie, bo właśnie to, co teraz w tym zbliżeniu ekumenicznym jest bardzo mocno podkreślone, że Kościół poprzez apostołów rozszedł się na różne strony świata. I trudno było przyjąć, że Piotr, który został w Rzymie i tam złożył swoje życie za Chrystusa, żeby był dosłownie takim samym jak Andrzej, który poszedł na wschód i do Konstantynopola. I dzisiaj mówimy, że papież, którym jest Franciszek, jest następcą Piotra, a biskupi Konstantynopola i patriarchowie są następcami z sukcesji apostolskiej, czyli z tego nałożenia rąk, od strony świętego Andrzeja. Z kolei Paweł rozszedł się już jako ten apostoł po zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli powołany już nie za życia ziemskiego, tylko po zmartwychwstaniu, rozszedł się na cały tutaj wschód, czy do Tesaloniczan, Koryntu, Efezjan, Galatów i tak dalej, gdzie później pisał listy do nich. I znowu sposób rozumienia nie tylko liturgii, bo właśnie są pewne obrzędowości czy pewne zwyczaje, sposoby, które realizowane były w tych poszczególnych kościołach, one się różniły, ale to, co było najistotniejsze w jedności, to była Eucharystia. I dzisiaj, kiedy ci, no powiedzmy przedstawiciele, bo tak ich trzeba powiedzieć, to są przedstawiciele Kościoła katolickiego, którzy uznają tylko liturgię trydencką, czyli nie uznają tym samym wartości, tak powiedzmy sobie do końca, wartości drugiego Soboru Watykańskiego, czyli uważają go za błąd w Kościele, tutaj błądzą sami. Dlatego, że odmawialiby jedności i wierności Kościoła, który od Piotra dochodzi aż do dzisiejszego kolejnego 266 następcy świętego Piotra. I to, co Piotr mówił za Jana 23, to, co mówił za Pawła VI, który kończył sobór i który później w osobie chociażby świętego Jana Pawła II doczekał się wspaniałego realizatora Soboru Watykańskiego II, to oni by wtedy nie uznawali. I to jest błąd, bo to jest wtedy zapatrzenie się tylko w jedną, jedyną drogę. A Kościół jest matką dla wszystkich narodów i wcześniej czy później my musimy dążyć do tej jedności. A to, że liturgia jest zaaprobowana przez papieża Benedykta XVI, żeby się dalej mogła również spełniać poprzez ryt trydencki, to już jest inna rzecz. Tylko ja powiem tak troszkę prowokacyjnie. Sam miałem do czynienia z takimi grupami w Zamościu i co się okazało, kiedy byłem biskupem tam przez 5,5 roku, że byłem pierwszym biskupem ordynariuszem, który odprawiał mszę w rycie trydenckim, to było w Adwencie, w kościele właśnie akademickim Akademii Zamojskiej Świętej Katarzyny. I przyznam się, że kiedy zacząłem mówić do nich jeszcze przed mszą świętą takimi pozdrowieniami łacińskimi, a tu cisza. Czyli oni wyuczyli się odpowiedzi tej ministrantury związanej ze mszą świętą, a nie znali
dobrze łaciny jako języka i miałem pokusę, przyznam się, żeby wyjść na ambonę, bo to znowu w rycie tym trydenckim, to nie z ambony tej takiej małej przy ołtarzu, tylko z ambony dużej, żeby przeczytać homilię świętego Augustyna po łacinie, a później się zapytać ich już po mszy świętej, co żeście zrozumieli? Rozumiecie? Naprawdę dzisiaj łacina jest językiem no, nieznanym. To się traktuje ją w kategoriach, prawda, zabytku, bo dzisiaj angielski króluje, czy hiszpański, czy jeszcze no, francuski, niemiecki, ale łacina i dlatego sposób przeżywania zależy od rozumienia i się nie oszukujmy. No pewnie, że jak powiem Dominus Vobiscum, to każdy powie et cum spiritu tuo i z duchem twoim, prawda? I znamy o co chodzi. Ale już w tych tekstach, które są nieraz głębokie w danej liturgii, a już nie mówiąc w przepowiadaniu Słowa Bożego, no to już się wtedy przynajmniej te grupy rozdzielają, że jedni znają łacinę, a drudzy po prostu z nią mają tylko jakiś bardzo sporadyczny kontakt. I dlatego aprobujemy te grupy, niech będą jako modlące się, ale powiedzmy sobie szczerze, nie wolno im powiedzieć, że my jesteśmy tymi, którzy poszli za daleko, bo następcy świętego Piotra odpowiadają za przekaz wiary i moralności, a my trzymamy się właśnie Kościoła z następcą świętego Piotra. Serdecznie dziękuję za tą odpowiedź. Kto dalej? Kto by chciał zadać pytanie? Proszę bardzo. Tak? To również proszę o podanie. Jestem Mateusz. Ja się chciałem zapytać, tak, co to jest pokora, co to jest pycha? Gdzie jest granica między pokorą a pychą? Ale chciałem dodać...